to witam jeszcze raz. Przyznam się Państwu, że bardzo chciałam pokazać Państwu grę matematyczną, kości na matmie, ale bardzo chciałam z Państwem zagrać, bo co to za pokazywanie gry, jak wszyscy siedzą i się patrzą. Dlatego wielkie podziękowania tutaj dla Marcina, naszego organizatora, ponieważ w materiałach przygotował dla Państwa kartę. Proszę poszukać w teczce. W materiałach mamy planszę. Tak. Szukamy, proszę Państwa, takiej planszy. Wystarczy, proszę Państwa, jedna plansza na dwie osoby, a nawet na trzy osoby. Czyli, proszę Państwa, dlaczego kości do gry? Chciałabym zaprezentować dzisiaj wspólnie z koleżanką nasz drugi blok, który powstał jako pierwszy, jest to również współtworzony przez nas blok. Blok nazywa się Kostki na matmie i też już ma rozszerzenie kostkinamatmie.edu.pl, więc ma ten łatwiejszy adres. Dlaczego kostki, proszę Państwa? Ano przede wszystkim dlatego, że są bardzo, bardzo takie polisensoryczne, tak? Zobaczcie Państwo, kostki mają swój kształt, kostki mają swój ciężar. Wiecie doskonale, a kto jest miłośnikiem kostek? Kto z Państwa gra w kości? No to wszyscy grają, prawda? Nie wiem, Marcin, czy wszyscy na pieniądze, ale wszyscy grają na matematykę na pewno. Kostki też są w piktogramach, stąd też na zamiast ksyrówki też Państwo znajdziecie takie gry kostkowe, ale przede wszystkim zobaczcie, kostki dla dziecka, tak, mają właśnie takie cechy, które angażują właściwie wszystkie zmysły, że można je dotknąć, można je zważyć, one mają swój kolor oczek, wydają dźwięki, kiedy się toczą, kiedy spadają i w nawiązaniu jeszcze do mojego poprzedniego, tego co mówiłam, mojego wystąpienia, zobaczcie, też kostki bardzo angażują dziecko motorycznie. To jest wcale niełatwe, żeby dziecko rzuciło kostki, żeby one nie spadały. Wiecie Państwo o tym, prawda? Na początku dzieje się tak, że kiedy dzieci rzucają kostki, nie potrafią ich złapać. Tak? One często spadają ze stołu, trzeba się ruszać, ale jeżeli nie pomagamy im i nie wyręczamy ich w podnoszeniu tych kostek ze stołu, to dzieciaki bardzo szybko się uczą, tak? Że trzeba je przytrzymać, co zrobić. Taka też rada moja, którą ja wykorzystuję przy grze w kostkach, jak się gra w klasie, dobrze mieć takie podkładki, które troszkę wyciszają tą polisensoryczność kostek. Czyli na przykład może to być pocięta, nie wiem, mata do jogi, takie podkładki. Troszkę zawsze jest ciszej, one też troszkę zatrzymują te kości na stole, jest to wygodniejsze. Kości i gry w kostki też u nawet małych dzieci przełamują lęk przed uczeniem się matematyki. Czasami dzieci mają już jakieś porażki, tak, matematyczne. Kiedy grają w kości, one nawet nie wiedzą, że liczą, tak, bo są nastawione w ogóle na inny sukces. Też, proszę Państwa, takie wielokrotne powtarzanie operacji na kościach prowadzi do wytworzenia pewnych schematów myślowych i też wytworzenia pewnych strategii. Warto grać w tą samą grę kilka razy, żeby dziecko sobie uzmysłowiło, wypracowało swoją własną strategię tej gry. I przede wszystkim w przypadku małych dzieci, takie jakie my uczymy, hartuje odporność emocjonalną. Państwo wiecie, tak, że często dzieci nie potrafią przegrywać i one taki mają wielki problem. Natomiast taka delikatna gra w kości uczy je tego, że to tak obłaskawia, że tak powiem, przegrywanie. Chciałabym dzisiaj Państwu zaprezentować taką grę, którą oczywiście znalazła na Pinterestie nasza nieoceniona Asia Apanasewicz. I jest to bardzo podobna gra do łączenia kropek. Graliście Państwo kiedyś w łączenie kropek? Komuś się zdarzało? Więc to jest taka matematyczna gra. Ja Państwu dzisiaj zaprezentuję mnożenie na tych kostkach, ale oczywiście planszy może być wiele, później Państwu pokażę, jak to może być. Do tej gry potrzebujemy przynajmniej dwa pisaki. Jeżeli gra dwoje dzieci, potrzebujemy dwa pisaki, ale w tą grę może też zagrać dużo więcej osób, więc jeżeli Państwo będziecie sobie za chwileczkę grać, to możecie spróbować nawet w trzy albo cztery osoby. Zagrać potrzebujemy kostki. Tym osobom, które nie znają gry, o co chodzi w grze łączenia kropek, chodzi o to, rzucamy kostkami, mnożymy liczbę oczek przez siebie, tak? Kostki musimy mieć dwie.
Wyszukujemy wynik na planszy i rysujemy linię na jednym z boków kratki, która go zawiera. Powtarzamy to, powtarzamy. O co chodzi? Chodzi o to, żeby domknąć kratkę. Ta osoba, która postawi czwartą kreskę, tak, przy kwadracie, przy kratce, wygrywa. Stawia tam swój znak, swój kolor i zdobywa pole. Jest to jedna ze sposobów gry do tej planszy. Pokażę jeszcze taką symulację. Czyli zobaczcie Państwo, mogliśmy na przykład, tak mając tutaj kreskę, mogliśmy wyrzucić dwie kostki. Czwórkę i piątkę, prawda? Mogliśmy też wyrzucić trójkę i czwórkę. Drugi gracz wyrzucił 3 i 1. Pierwszy gracz 2 jedynki. Drugi gracz 2 i 1. Pierwszy gracz 3 i 4. Drugi gracz 2 czwórki. Pierwszy gracz 2 i 4. Drugi gracz 2 czwórki. I wygrywa gracz pierwszy, bo wyrzucił 5 i 1. Stawia tutaj swój znak. OK? I teraz tak, spróbujemy sobie zagrać. Mnożymy i teraz tak, proszę Państwa. W każdej grze jest tak, że rozgrywamy sobie, tak, mamy kartki, ja już mogę sobie ją odłożyć. W każdej grze jest tak, że zanim zaczniemy grać z dziećmi, to musimy sami zawsze dobrze poznać reguły. Jak już sami dobrze znamy reguły, przed rozpoczęciem gry wytłumaczymy reguły, ale też się upewniamy, że dzieci je znają. Ale wiadomo, tak, że ta pierwsza runda to jest popełnianie błędów, a my tak wiemy, że na błędach się uczymy, błędy są OK i to samo trzeba dzieciom powiedzieć, że oczywiście będzie tak, że na pewno coś nam się pomyli, coś się komuś nie uda, coś sobie wyjaśnimy, ale to nie szkodzi, bo dzięki temu dalej się rozwijamy, mamy też możliwość poprawienia się. Mamy pisaczki? To losujemy. Ta Monika będzie pierwszym graczem. My sobie teraz uruchomimy takie coś, o co chodziło w tym początku. Na prezentacji tu jest taka możliwość zakreślacza. I my specjalnie z Moniką będziemy używały tego samego koloru. Dobra? Zobaczcie, Monika wylosowała 3 i 6, czyli Monika szuka 18. Zakreśliła. Zakreśliliście kratki? Dobra, to teraz rzuca drugi gracz. Tak, Państwo też grają na swoich. Gracie, gracie. Ja gram z Anią, Państwo ze sobą. Mhm. Wyrzuciłam 2 czwórki. 4 razy 4, mnożymy. Wylosowałam 2 czwórki. Ja sobie stawiam kreskę tutaj, ale Państwo gdzie chcecie, czyli przy jakiejś 16. Pomachajcie do mnie, jak zaznaczycie. Super, pięknie wam idzie. Teraz rzut Moniki. Monika. Bez kozery powiem 2. Kto zakreślił? Pomachajcie. Super, dobrze idzie wszystko? Proszę. Fajnie jest na 2 kolory, fajnie jest na 3 kolory, na 4 kolory, ponieważ wiemy, że Państwo możecie tych kolorów nie mieć. Na razie zagramy jednym. To mój ruch, twój ruch. Słuchajcie, mam 2 szóstki, 36. I już mi się wydawało, że domknę kratkę, a tu nic z tego. Jest, mam szansę na wygraną. No to teraz Monika losuje. Trzy razy trzy, ile? Brawo. No to ja tu. Zaznaczyliście 9? Ktoś już wygrał? To losujemy dalej. Znowu mam 4 razy 4. Zaznaczam 16. Moniki, ruch. Okay. 6 razy 3, 18. Nie! Nie!
Ale jeszcze mamy szansę. Gramy dalej. Gdyż u nas jeszcze nikt nie wygrał. 20, no teraz... Nie. Oszukiwała, proszę pani. No sama nie wiem, bo nie wiem, czy to dziecko umie przegrywać i czy mogę postawić kreskę tu, gdzie chcę. Koloruję sobie moją kratkę. Na razie jest 1-0 dla mnie, ale gramy dalej? To losujemy dalej. No dwa wylosy. Trzy. No to trójkę. Dobra, tu. Super. No, ja mam... Znowu oszukiwałam. A nie, jeden raz jedno. Jeden mam. To jest szansa. Aha. No dobra. Jeżeli Państwu się spodobała gra, to proponuję, jeśli ktoś nie ma przy sobie kości, to dalej można sobie dokończyć na kościach wirtualnych. One nie mają może aż tylu zalet, które mają kostki zwykłe, które możemy turlać, ale możemy mieć je stale pod ręką. Plansze już macie. Nie hałasują. No właśnie, nie hałasują. Monika mówi, nie spadają ze stołu. Zawsze możemy mieć je przy sobie. Ja powiem Państwu... A kto wygrał? No brawo, gratulacje. Powiem Państwu jeszcze, że... Brawo. Brawa dla przegranych. Że dzielnie tak znieśli przegraną. Proszę Państwa, ja chciałam Państwu pokazać, że oczywiście jeżeli wykorzystamy sobie kostki dziesięciościenne, to wtedy możemy ćwiczyć tabliczkę mnożenia do 100, ale również w przypadku... Tak, wtedy jest taka plansza... gdzie mamy więcej liczb. Te plansze tutaj przygotowuje nam nasza koleżanka, która z nami współpracuje i współtworzy, właściwie współtworzymy i testujemy portal Printoteka. Zobaczcie Państwo, pierwsza plansza to jest mnożenie kości sześciościennych, druga dziesięciościennych, ale mamy również plansze do dodawania i odejmowania, możemy sobie taką stworzyć, tak? I tak samo do sześciościennych, do dziesięciościennych możemy sobie wykorzystać, zmieniać tutaj zasady, ustalać z dziećmi, jak to wykorzystać. Możemy również, zobaczcie, wykorzystać nie domykanie kratek, ale na przykład łączenie kratek, tak? 4 w linii, 3 w linii, 5 w linii, to co sobie ustalimy. Ja z dziećmi też wykorzystuję, zrobiłam sobie kości do sylab otwartych, właśnie do pydy, te, które się dzieciom mylą i rzucamy sobie dwoma kostkami, wtedy też czytamy sylaby, identyfikujemy literki. Czyli ta gra ma bardzo duże zastosowanie, jak sobie wymyślimy, tak zagramy. Mam nadzieję, że Państwa uczniom spodoba się to tak również jak naszym, bo u nas dzieciaki rzeczywiście bardzo, bardzo lubią w to grać i cały czas to modyfikujemy. Proszę wierzyć, że u uczniów wywołują one dokładnie takie same emocje, radość i też przy okazji takie wykonywanie działań, ale intuicyjne, tak? Dzieciaki liczą, bawiąc się tym świetnie, natomiast nie jest to takie sztampowe wypełnianie jakichś kart pracy. Ja chciałam Państwu zaproponować kilka gier z wykorzystaniem tradycyjnych kości, takich, w których uczeń musi zastosować pewną strategię. Pierwsza gra, kto zbierze więcej, ten wygrywa, w dwóch wariantach. Oczywiście tych wariantów może być więcej, ja tylko podaję Państwu takie sposoby wykorzystania tych kości, takie proste pomysły. Natomiast ja wierzę, że Państwa kreatywność nie zna granic i później sobie te proste sposoby Państwo przetworzą jeszcze na wiele, wiele innych rodzajów gier. Gra na dwie kostki, dla dwóch, trzech graczy. Kto zbierze więcej? Potrzebne będą dwie kostki i plansza do gry dla każdej grupy. Przebieg. Gracze kolejno rzucają dwoma kostkami. Sami decydują, czy oczka na kostce pomnożą, podzielą, dodadzą, czy odejmą. Natomiast muszą znaleźć wynik na planszy. Plansza zawiera pola od 0 do 33, do 36, przepraszam.
i w momencie gracze zakolorowują znalezione pole i wygrywa ten, który więcej pól zakoloruje. Prosta gra, prosta. Natomiast proszę mi wierzyć, że przy każdym rzucie kostek dzieci wykonują kilka działań naraz, zupełnie intuicyjnie, zupełnie nad tym nie myśląc, że właśnie uczą się matematyki. Wersja z trzema kostkami, podobna do pierwszej. Rzucamy trzema kostkami, widzę, że zdjęcia, to będę mówiła powoli. Wersja z trzema kostkami, rzucamy trzema kostkami, wybieramy dwie z nich. Działania, przepraszam, oczka na tych dwóch kostkach mnożymy, natomiast trzecie, oczka z trzeciej kostki dodajemy lub odejmujemy. Tu już właśnie liczy się strategia, bo uczeń musi pokombinować, patrzy, które pole jest wolne, i analizuje, czy bardziej mu się opłaca te oczka dodać, a może odjąć. Od razu mamy też intuicyjnie wprowadzoną kolejność wykonywania działań, ponieważ uczeń automatycznie uczy się, że najpierw musi pomnożyć, a potem dodaje lub odejmuje. I tutaj mamy planszę z oczkami od 1 do 42. Również dwa kolory ołówków, dwa kolory kredek, flamastrów, dzieci kolorują pola. Wygrywa ten, kto więcej pól zakoloruje. Kolejna propozycja, parzyste, nieparzyste, wersja na dwie kostki. Gracze ustalają, czy będą gromadzić wyniki parzyste, czy będą gromadzić wyniki nieparzyste. Zasada z kostkami jest podobna jak w tych poprzednich grach, czyli rzucamy dwoma kostkami, decydujemy, czy dodajemy oczka, mnożymy, odejmujemy, czy dodajemy. Wyniki zapisujemy w tabelce. Wygrywa ten, kto pierwszy zbierze swoją większą liczbę tych parzystych bądź nieparzystych wyników. Wersja z trzema kostkami, podobnie jak w poprzednich grach. Rzucamy trzema kostkami. Oczka z dwóch mnożymy. Natomiast z trzeciej kostki oczka dodajemy lub odejmujemy. I zaznaczamy wynik w naszej tutaj tabelce. Kto ma więcej, kto mniej, w wersji pierwszej dla dwóch, czterech graczy potrzebujemy dwie kostki i kartkę do notowania wyników. Gracze kolejno rzucają kostkami, decydują, jakie działanie wykonać, czy oczka pomnożyć, czy dodać, tak aby uzyskany wynik był największy. No możemy sobie wyobrazić, jeżeli dziecko wrzuciło jedynkę i czwórkę, jeżeli pomnoży, no to mamy cztery, jeżeli doda, mamy pięć, czyli tutaj też mamy kombinowanie i właśnie obmyślanie tej strategii, co się bardziej opłaca, a przy okazji wykonujemy też działania mieszane. W naszych ćwiczeniach, czy w ogóle na matematyce zauważyłam, że jest taki problem, że jak na przykład zaczynamy mnożyć, to przez, nie wiem, dwa miesiące tylko mnożymy. A potem wprowadzamy dodawanie, odejmowanie, więc nie wiem, przez dwa tygodnie tylko dodajemy, odejmujemy. I nagle się okazuje, że nasze dzieci nagle przestały mnożyć, albo nagle przestały dodawać i odejmować. Tutaj jest właśnie fajne to w tych grach z kostkami, że one jakby automatycznie wykonują wszystkie działania jednocześnie. W wersji drugiej z trzema kostkami, podobnie, rzucamy trzema kostkami, wybieramy dwie z nich, gracz decyduje, które, i znowu oczka mnoży, natomiast tej trzeciej kostki dodaje tak, aby uzyskany wynik był najwyższy. Wersja trzecia, tutaj jakby dla par sobie wymyśliłam taką grę, czyli mamy grę zespołową, jest jedna para i druga para, rzucamy równocześnie czterema kostkami w tym momencie, bo potrzebujemy cztery kostki i gracze w parach decydują, czy liczba wyrzuconych oczek będzie dodana czy pomnożona i punkt otrzymuje para, która uzyska wyższy wynik, więc tutaj mamy też taką współpracę między sobą. Jeszcze raz. No, a to też jest analiza i obmyślanie strategii i spryt. I proszę Państwa, chciałam tutaj bardzo zachęcić Państwa do zapoznania się z takim pakietem Piktografia. Jest taka strona, żebym teraz nie pominął adresu. Tak, gramy w piktogramy.pl i tam, proszę Państwa, znajdą Państwo mnóstwo wspaniałych, cudownych materiałów, również do wydrukowania, plansze do gier. Moje dzieciaki uwielbiają dwie z nich. Pierwsza to im większa, tym lepsza. Dostosowana jest jakby też w dwóch wariantach. I co tutaj się okazało? Jak moi drugoklasiści zaczęli grać w tę grę, tutaj też jest właśnie obmyślanie strategii, to nagle się okazało, że zaczynają wykonywać działania z liczbami ujemnymi. Bo nagle się okazało, że opłaca się na przykład od dwóch odjąć cztery, żeby cofnąć pionek o dwa pola, bo wtedy stawało się na polu, gdzie na przykład zbierał sobie właśnie dziesiątkę, czy zbierał banknoty.
I oni się mnie pytają, proszę pani, ale czy ja mogę od dwóch odjąć cztery, no bo wtedy wyjdzie mi minus dwa. Ja sobie myślę, wow, no druga klasa, świetnie, działania na liczbach ujemnych zupełnie automatycznie, tak? Więc też mamy tutaj jakby wykraczanie zupełnie poza naszą podstawę programową i dobrze, niech tak będzie, niech to będzie właśnie takie naturalna zabawa matematyką. Nie ograniczajmy się, że w pierwszej klasie to tylko do 10, w drugiej klasie do 30, a w trzeciej klasie do 100 i niech tylko skubaniec spróbuje pomnożyć w pierwszej, to ja mu pokażę, bo mnożenie to będzie w drugiej i nie będzie mi tutaj mnożył w pierwszej, jak ja dopiero w drugiej zaplanowałam mnożenie. Niech to właśnie będzie takie naturalne i takie podążanie za dzieckiem. Gra im większa, tym lepsza. I druga gra, zbieramy dziesiątki. Nie będę może wyjaśniać dokładnie, na czym te gry polegają, natomiast właśnie mówię, obmyślanie tej strategii, tu już jakby wyjaśniłam częściowo, na czym to polega. Czyli z trzema kostkami rzucamy trzema, wynik dodajemy lub odejmujemy, przesuwamy pionek, ale tak jak mówię, czasami się opłaca uzyskać mniejszy wynik, bądź wynik taki, gdzie musimy cofnąć pionek po to, żeby stanąć na polu, gdzie no, otrzymujemy jakąś gratyfikację, zdobywamy coś. Chciałabym też bardzo zachęcić Państwa, żeby Państwo z kolei zachęcili swoich uczniów do tworzenia własnych gier. Dzieciaki potrafią świetne gry planszowe tworzyć, matematyczne, w których wymyślają takie reguły gry, o których nam się nawet nie śniło. I nagle się okazuje, że takie umiejętności mają matematyczne, o których też nam się nie śniło. Dziękuję bardzo.